Dzień dobry, 4 lutego 2024 rok. Dziś mam zamiar nagrać film o zużyciu prądu. Tutaj, jak wiecie, miesiąc temu podłączyłem to gniazdko, które zlicza pobór energii, które tą energię zużyło przez miesiąc czasu. Sterownik, ten drugi sterownik do pompy i ta pompa tutaj która pompuje wodę na grzejniki. Oprócz tego jeszcze dołożymy zużycie miesięczne tutaj z tego gniazdka, które jest podłączone do tego sterownika, do pompy, do ladomatu oraz do kotła Atmos. Prąd w kotle pobiera wentylator i tutaj ta zielona żaróweczka na przycisku. Także, a jeszcze zobaczcie teraz, co się stało z rusztem. Niestety nie mam karty gwarancyjnej i ruszt wygląda jak wygląda. Powiem wam, że tragedia, co się z nim zrobiło. Już nie palę z tym rusztem. Tutaj jest następne pęknięcie i także on już poleci sobie na złom. Dzisiaj rozpaliłem rano w Atmosie w ten sposób, że zobaczcie, co tutaj zastosowałem. Nic to nie daje, powiem wam szczerze. Temperatura też nie spada. No jest taka cegła szamotowa po prostu włożona. Nic to nie daje, temperatura na czopuchu nie spada. Także dzisiaj ją włożyłem, także dzisiaj też ją wyjmę, tą cegłę. Jak się skończy oczywiście palić, bo teraz to za gorąco jest. Dobra, to ja załączam w tej chwili już nagrywanie ekranu i zobaczymy sobie statystyki z tego gniazdka i z tamtego gniazdka, ile to nam wyszło, no w sumie przez cały miesiąc. Także do zobaczenia za chwilę. Jak widzimy, tutaj teraz wlazłem w aplikację do tego gniazdka, które zasila nam pompę, dwa te sterowniki, jeden pokojowy, drugi do pompy obiegowej oraz pompę obiegową na grzejniki. Tutaj jak mam zapisane, jak widzicie w tej chwili, to mam to zapisane tak, że podłączyłem ją 5 lutego i to był już na tym gniazdku 1 kWh napykana. Dzisiaj mamy 4 lutego, także no prawie miesiąc, także to nie ma co tam się kłócić o ten jeden dzień. I teraz tak, ile pobór prądu żeśmy mieli do tej pory? Mamy tak, w styczniu 9 kWh i już w lutym mamy 1 kWh. Także mamy razem 10 kWh minus 1, czyli 9 kWh pobrała nam ta pompa na zasilanie grzejników przez cały miesiąc. Dwa te sterowniki, w sumie jeszcze ten jeden mały sterowniczek, to on też jest tam zasilany z tego. Tam ma bardzo mało pobiera prądu, który jest ustawiony po to, żeby piec kospel się nie załączył, jeśli temperatura, tam odnośnie temperatury jest to związane. Także 3 sterowniki i jedna pompa pobrała 9 kWh w lutym, przepraszam, w styczniu. To mamy to gniazdko, to tutaj mamy 9 kWh i teraz zobaczymy Atmos, ile pobrał. No nie będziemy na razie aktualizować, ile pobrał Atmos nam w styczniu. Cały styczeń 9 kWh, także razem 20 kWh, no powiem wam, że sporo te pompki pobierają i te sterowniki, no ale to się nic nie da z tym zrobić. Także tak to wygląda. Atmos pobrał nam w styczniu 9 kWh i ta pompka na grzejniki też 9 kWh, także mamy razem prawie 20 kWh.
Dzisiaj jest ciepło, temperatura, nie wiem czy będziecie widzieli, jest około 5 stopni. Wiatr wieje, ale też nie jest mroźny. Dzisiaj miałem od godziny 8 gdzieś do 10 przecinanie dwóch, w sumie czterech jabłonek. Wszystkie te wystające małe dziki z tej dużej jabłonki. Z tej małej jabłonki, to jest nowa jabłonka, znaczy stara jabłonka była ścięta, ale od korzonka wypuściła, jabłka są smaczne, tak żeby to się nie rozrosło wielkie, także trzeba to uformować jakoś było. Tutaj mam jeszcze jedną jabłonkę z rajskimi jabłuszkami. No, też pościnałem delikatnie i jeszcze mamy jedną jabłonkę. Także chodźcie, zobaczymy ile to ja drzewa spaliłem, drewna, nie drzewa. Od początku tego sezonu miałem 5 metrów buku, 5 metrów sosny. Tutaj zrobiłem wczoraj porządek, wszystko pozabierałem tutaj z tej szopki, zostawiłem tutaj jeszcze do schnięcia te takie właśnie wałeczki. Tutaj się suszy orzech. Strasznie mokry jest, nie wiem ile on ze 3 lata chyba będzie potrzebował, żeby w ogóle wyschnąć. Czyli mam przygotowane, bo już w lutym będę chciał zamówić sobie jakieś 5 metrów jakiegoś drewna, żeby schło, żeby tutaj już przygotować miejsce. Musiałem, a tą sosnę, która tutaj była, jeszcze dużo było sosny, zobaczcie. Tutaj wczoraj poprzenosiłem do pomieszczenia, poprzerąbywałem na takie mniejsze kawałeczki. Tutaj się zmieściła. Tutaj się zmieściła. I tutaj się zmieściła. Jest około 2 metrów, myślę, tej suchej sosny. Czyli 3 metry już spaliłem. Z buku zostało tyle. Czyli no jakąś połowę spaliłem. Też miałem 5 metrów, czyli ze 2,5 metra spaliłem buku. Czyli razem spaliłem już 2,5 plus 3 to jest 5,5 metra razem drewna i tutaj dębu może metr 5-6 metrów 6,5 metra drewna od początku sezonu gdzieś tak od końca września wiadomo w październiku to jeszcze się tam mało co jakiś czas, no 6 metrów na razie. Na razie 6 metrów, myślę, że w 10 się zmieszczę. Zobaczcie ile tego buku jeszcze, światło włączę. Tego buku jeszcze zostały takie ładne, duże rządki, raz, dwa, trzy, cztery, dębu, przepraszam, dębu. A tutaj mam jeszcze takie suche sprzed 2 lat kawałki sosny, świerku, dębu. I to sobie tutaj leży i tutaj jeszcze mam do palenia w kominku trochę twardego drewna takiego, takie duże kawały co nie mogłem przerąbać, to też będziemy palić. Oczywiście nowe palety zwiozłem pod drewno teraz, jak będę zamawiał, żeby, bo to będzie tam w altance mi się zmieści z 8 metrów w tej drewutni, 8 metrów tego drewna mi się zmieści, także będę musiał jeszcze gdzieś to wystawić więcej, muszę z 15 na pewno zamówić. Myślę, że teraz zamówię, osiki u mnie nie ma niestety, chciałbym bardzo zamówić, bo jest tania, ale nie ma. Mogę zamówić jedynie sosnę, świerk, dąb. To jest to, no albo lipę, no ale lipę to wiadomo, sama nazwa mówi, lipa to lipa, także tego nie będę zamawiam, czyli myślę, że zamówię sobie 5 metrów buku na razie, żeby sobie sechł, a później myślę, że 10 metrów sosny. Sosna też się bardzo fajnie pali. No i na rozpałkę tutaj, nie wiem, z filmów poprzednich pamiętacie, to było tak tego więcej. No, poszło, dużo tego nie idzie i tyle zostało. Także na przyszły sezon też trzeba zamówić tych tartacznych takich obrzynów, pociąć i niech sobie dosycha, bo to fajna taka cienka sosenka, bardzo szybko się rozpala w kotle. Nową metodą oczywiście, kilka takich szczapek, posypuję to trocinami.
Po piłowaniu drewna rozpalam i od razu w sumie po 2 minutach nakładam już albo sosnę, albo buk i się fajnie pali. Dobra, to tyle w tym filmie. Do zobaczenia. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne.